Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. To mały przedsmak przerwy na kawę, tak naprawdę. No bo zobaczcie, my nagrywamy to w niedzielę wieczór. Jest po meczu dwóch drużyn, które występują na co dzień w Premier League. No i jestem tu z Krzyszkiem Bieleckim. Cześć Krzychu. Dzień dobry, ja też nie przypadkiem mam na sobie koszulkę, w której ostatni raz Manchester United wygrywał Premier League. No bo po tym meczu z Arsenalem to chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że to jest ten sezon. No tak, <grych> no tak, jasne, oczywiście, jak najbardziej. Ja jestem w koszulce Arsenalu. Jaka jest tego geneza, nie wiem, po prostu ją założyłem. Słuchajcie, no, miał miejsce, trwa presezon, trwają przedsezonowe przygotowania do sezonu Premier League, który startuje już 11 sierpnia, także cały. Całkiem, całkiem niedługo. Za chwilkę już wracamy do Was z, z takim standardowym, można powiedzieć, harmonogramem u nas na kanale. On będzie trochę uaktualniony. Śledźcie mojego Twittera, ale też śledźcie nasze odcinki, bo myślę, że w którymś tam, myślę, że niedługo jedziemy do studia. To w którymś odcinku na początku na pewno opowiem, co tam będzie można u nas obejrzeć podczas sezonu. Oczywiście będzie przerwa na kawę, to już zapowiadamy teraz. Jak najbardziej troszkę się zmieni. Format przerwa na kawę ekstra właściwie zastąpi. Ten format coś innego, ale dobra. Powiedziałem, że będę o tym mówił kiedy indziej, więc już nie będę teraz was zanudzał, bo wiem, że przyszliście tu po coś innego. Przyszliście poznać odpowiedź na pytanie, czy Manchester United jest aż tak dobry, czy Arsenal jest słaby, o co tutaj chodzi. Moi drodzy. Jeżeli nie wiecie, Manchester United i Arsenal obecnie są na zgrupowaniach w Stanach Zjednoczonych. Grają mecze po nocach, ludzie muszą oglądać po nocach w Europie. Dramat ogólnie straszny. No, ale ten mecz był w godzinie przystępnej, o godzinie 23. W ogóle rozmawialiśmy z Krzysztofem, że e, takie mecze o 22.00 na przykład. W sobotę przydałyby się, bo to jest taki slot, gdzie już i tak wszyscy praktycznie są zazwyczaj w domu, chyba że ktoś imprezuje. A jeśli nie, no to taki meczek do poduszki od 22 by się jak najbardziej przydał. Piszcie w komentarzach, czy Wy też uważacie, że to jest dobry pomysł, żeby mecze w sobotę były 13:30, 16:00, 18:30 i 22.00. Ja uważam, że to super pomysł, krzychu, prawda? Kurde, 21 byłoby idealnie, bo on kończyłby się o 23, a 23 to zazwyczaj już pora do spania dla mnie, więc, więc ta 21 byłaby idealna. Nie ukrywam, że wczoraj ten mecz o 23 jeszcze byłem totalnie poirytowany, bo on nie zaczął się o 23, tylko zaczął tylko się o 23.06 czy 07. Ja nie wiem, co oni tam mają w tych Stanach Zjednoczonych z, z trzymaniem, się, trzymaniem się określonych godzin. No to nie ukrywam, że rzutów karnych już nie doczekałem, bo to też jest ja, zabawne. Ja miałem te przyjemność. To też jest zabawne i podsumowuje nieco to, jak wygląda sport w Stanach Zjednoczonych, bo już na samym starcie tego spotkania zostało ogłoszone, że niezależnie od tego, jaki będzie końcowy wynik, czy to będzie remis, czy to będzie wygrana jednej z drużyn, to i tak na koniec będzie konkurs jedenastek. Więc no to taki troszeczkę folklor ze Stanów Zjednoczonych. No bawią się ludzie, bawią się piłka nożna. Tak. Przecież ma być rozrywką w gruncie rzeczy, także ciekawe takie podejście. Choć przyznam szczerze, że no te karne pewnie, zwłaszcza dla piłkarzy Arsenalu, to była taka katorga, jeszcze w ogóle przegrali te karne. No bo jeżeli ktoś nie wie, Manchester United wygrywa 2 do zera z Arsenalem w tych przedsezonowych przygotowaniach. Gole dla Manchesteru zdobywali Bruno Fernandes i Jadon Sancho. Bruno Fernandes jako nowy kapitan. Społ. To chyba jego pierwsza bramka po ogłoszeniu tego, że będzie nowym kapitanem. Chyba, chyba pierwsza bramka, także można chyba powiedzieć. Chyba był że... pierwszy mecz po tym, jak ogłoszono go kapitanem. No. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. 2 do 0: yy, Zwycięstwo Manchester United. Tak patrząc sobie na składy, to mieli, na, mieli kibice w Stanach Zjednoczonych, naprawdę yy, na co popatrzeć, bo właściwie nie licząc kilku wyjątków, no to obie drużyny yy, galowo. No, oczywiście, jeśli chodzi o Arsenal, no to w, w pierwszej 11 pewnie nie uświadczylibyśmy Eddiego Goncettiacha, Tomiasu czy, czy Timbera, bo ja cały czas uważam, że to White będzie pierwszym yy, wyborem. Jeśli chodzi o. Yy, jeśli chodzi o Manchester United, no to tak naprawdę chyba mają tylko nie, nie z tej pierwszej jedenastki. Oczywiście pewnie Sancho na dziewiątce to nie będzie pierwszy wybór, ale no dobra, może właśnie Krzysztof. Ten skład Manchester United, powiedz co o nim sądzisz? Patrząc na, na ten mecz oni wyglądali naprawdę, naprawdę nie. A oczywiście jeszcze Tom Hitton na bramce, chociaż szczerze mówiąc Tom Hitton też całkiem niezły występ dał. Powiedz Krzysiu na samym początku jak zobaczyłeś tą jedenastkę, co cię najbardziej zdziwiło? Chyba ten Sancho na dziewiątce. Sancho na dziewiątce definitywnie tak. Paradoksalnie zdobył bramkę w pierwszej połowie z tego spotkania, więc no być może to jest ten. Sposób, żeby wydobyć jakikolwiek potencjał większy z J Jadona Sancho. E, oczywiście nie, bo wyglądał w trakcie tej pierwszej połowy naprawdę przeciętnie i oprócz tej bramki e, i jednej bardzo ładnej klepki z Masonem Mountem, to nie do końca był widoczny w tej, w tej pierwszej części gry, w której przyszło mu grać. E, ale dobrze widzę, że Sancho strzela bramkę, bo to jest wciąż piłkarz z ogromnym potencjałem. Rozmawialiśmy już o tym w, w trakcie tej przerwy e, między sezonami, że, e, że United powinno go albo w tej chwili sprzedać za dobre pieniądze, albo odważnie na niego. Postawić, bo on na pewno ma jeszcze sporo do udowodnienia i oby tych bramek i takich momentów było zdecydowanie więcej. No, ten pierwszy skład, który, który zaproponował nam Erik, ten Hag, no wiadomo, nie było Kazemiro, który też wskoczył uh -huh. po przerwie, nie było Markusa Rashforda, który też raczej będzie pierwszym wyborem. No, ale poza tym, no to już raczej tak nagalowo i to były takie dosyć mocne jedenastki z, ze strony obu menedżerów, więc można było jakiekolwiek pierwsze wnioski zacząć wyciągać. Oczywiście, zaznaczmy to też na samym początku żeby później nie było. Te mecze przedsezonowe mają tyle wspólnego z ligową formą i rzeczywistością, co dosłownie nic, więc to są tylko takie luźne, luźne rozważania na temat tego, co zobaczyliśmy, a pierwsze wnioski będziemy wyciągali po pierwszych kilku kolejkach sezonu Premier League. Ale z perspektywy kibica Manchester United można czuć lekki optymizm, bo faktycznie widać to, co chce prezentować Eric ten Hag. Widać było, że United miał pełną kontrolę nad tym spotkaniem praktycznie przez cały mecz. Nowy Nowe, nowe twarze Mason Mount pokazał się całkiem nieźle, w zasadzie jedna nowa twarz, bo to, to ten jedyny transfer, który, który pokazał się na, tym, na boisku w tym spotkaniu. E, no bo An André Onana jeszcze nie, Tom Hitton w, między słupkami, no i Tom Hitton zagrał tak jak Dawid Decha, nie zagrał przez cały sezon poprzedni. E, I ta hmm. pierwsza bramka, którą strzelił Manchester United, ten gol Bruno Fernandesza, oczywiście po wielkim błędzie Arona Ramsdale'a, ale była to bramka po tym, jak Tom Hitton zaprezentował bardzo dokładne, długie podanie, bodajże, do Kobiego maino. Kobiego maino, o którym też już wspomniałeś. E, Kobiego maino, który e, do, zagrał w taki sposób, że e, no, myślę, że większość kibiców Manchester United ma w tej chwili nadzieję, że to będzie taki naturalny backup dla Kazemiro w trakcie, w trakcie tego nadchodzącego sezonu. E, wiemy, że Kazemiro ze swoją skłonnością do łapania kartek i ze swoją skłonnością do, do dosyć e, nieodpowiedzialnej gry momentami będzie pauzował w niektórych spotkaniach. No i ten Kobi maino no, zaczyna wyrastać na, na naprawdę solidnego piłkarza. To jest wciąż dopiero 18 lat. On już w zeszłym sezonie, w tym presezonie pokazywał się na, z naprawdę dobrej strony. E, no i teraz przed Manchesterem United, spor, Manchester United spora zagwostka. Bo... Albo zostawić go faktycznie jako, jako uzupełnienie składu, jaka ta, ta opcja na, na zmiennika Kazemiro, na te mniej ważne mecze czy, 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 czy krajowe puchary, albo wypożyczyć chłopaka, bo naprawdę on ma ogromny potencjał i jemu trzeba dać grać, żeby, żeby ten potencjał mógł, mógł się naprawdę rozwinąć. Generalnie ja byłem bardzo zadowolony z tego, co zobaczyłem w wykonaniu Manchester United, no, chociaż Arsenal nie był najlepszą wersją kanonierów, jaką mogliśmy zobaczyć w tym spotkaniu. Oj, no zdecydowanie tak, tak jak ty Krzyszku mogłeś być zadowolony to jeżeli chodzi o Arsenal tak naprawdę ja zapamiętałem takie pozytywne tylko dwa Fragmenty tego meczu. Pierwsza to oczywiście akcja Bukayo-Saki i strzał Gabriela Martinez lega właściwie dwa strzały, które wybronił świetnie Tom Hiton. A druga to był ten strzał eddiego Katiacha. Tam też po ładnej dosyć akcji udało się Nketiah wypuścić na wolne pole. Nketiah w bramkę nie trafił, tam Tom Hiton interweniować nie musiał. Poza tym, no, pff, troszkę te, to spotkanie było takim Arsenalem, jakim Arsenal nie, nie był w poprzednim sezonie, to zdecydowanie. Gole w ogóle po, po błędach, tak? Kiksa, Rona Ramsdale, później Gabriel Magalhaes nie, nie do końca dobrze się zachował, więc trochę ten vibe takiego starego Arsenalu nam się przypomniał. Ja też muszę podkreślić to, co mówi Krzysztof, że, że faktycznie nie ma co wyciągać jakich, jakichś daleko idących wniosków na podstawie tego, tego, co zobaczyliśmy, bo wiadomo, że w takich meczach trenerzy mogą Próbować coś nowego, mogą też testować różne inne rzeczy. Jeżeli Arteta coś testował w tym spotkaniu, no to po prostu ewidentnie może to zobaczyć, że, że nie zadziałało. Cały Swoju, czas mam wrażenie. Swój, że swoją, trochę... cierpliwość, swoją cierpliwość do Kaja Hawersca, mam wrażenie. No, że, właśnie że, miałem, że testował. <laughs> miałem powiedzieć właśnie o Kaju Hawercie, że, że cały czas gdzieś tam e, chyba, znaczy wiadomo, na jakiej on będzie grał pozycji, tak? On docelowo jest przewidziany, by ustawił się obok Rice'a, grał coś takiego, co w poprzednim sezonie grał Graniczaka, tak? Kai Havertz ma tutaj dać nam jeszcze więcej opcji w, w ofensywie, on całkiem nieźle w tym meczu z tymi gwiazdami MLS wyglądał w powietrzu. To spotkanie, no, całkowicie był niewidzialny Kai Havertz, tak można powiedzieć. Declan Rice i, i Timber też zaliczyli swoje debiuty, ale no, też takie przezroczyste, tak? Arsenal w ogóle był cały przezroczysty w tym spotkaniu, ja trochę chwaliłem na sam na Początku nasze skrzydła, bo faktycznie i troszkę na początku dał takich ciekawych, ciekawych opcji, momentów tam w ogóle ten pojedynek Bukajosaka Saka, Luke Show i generalnie ta prawa strona w tym meczu bardzo, bardzo fajnie chodziła, zarówno jedna strona, jak i druga. Ja cały czas się zastanawiam, co będzie z tym, z tym Kajem Hawercem. Czy to wypali, czy to nie wypali. Mam wrażenie, że też duże brzemię na, na, na sobie niesie Havertz, bo no to jest taki piłkarz. Zagadka, tak? Piłkarz, który. Ja mam wrażenie, że sami kibice trochę nie wiedzą, co o nim myśleć, co o nim sądzi. No, ja oczywiście bardzo mu kibicuję, ale nie, no nie wiem, czy, czy on się tutaj w, w tym arsenalu sprawdzi. No i też jeszcze tak patrząc na ten skład Arsenalu to i na zmienników, którzy w tym spotkaniu weszli, no bo całkiem całkiem sporo tych piłkarzy zagrało, no to na, na pewno na plus zasługuje Emil Smith-Rowe no i na wielki minus zasługuje ten Fabio Viera, tak I tu na, nawet już nie chodzi o rzut karny, którego nie trafił, bo, bo to jest mniej ważne. Te rzuty karne i tak jakby nie miały kompletnie żadnego znaczenia. Miałem wrażenie, że i tak piłkarze Arsenalu nie chcą już po prostu tego robić. Zresztą domyślam się, że piłkarze Manchesteru też już woleliby zejść po prostu do szatni no, Fabio Wejra, ja w ogóle nie pamiętam, że on na to boisko wszedł no, A nie, nie, my, my, nie, my, my nie gramy meczów towarzyskich i rzutów karnych towarzysko a też nie gramy, to, to wiesz Eric. A to, co to sądzisz to... w ogóle o tej wypowiedzi Erika Tenhaga? Ty tak bardziej to wziąłeś z przymrużeniem oka, czy twoje, tak, takie podejście ci się podoba? tak? Że, że... Powiem szczerze... No właśnie, bo ty dużo jest dyskusji czy, czy sparingi są ważne, czy nie tak? a Erik Tenhag mówi, że no, my nie gramy sparingów ja myślę, że Erik ten Hag jest bardzo mądrym facetem i wie, jak tego typu wypowiedzi działają na fanbase, wie, jak tego typu wypowiedzi mogą działać na zawodników. Zresztą było to widać po piłkarzach Manchester United, że oni byli nastawieni nieco bardziej bojowo niż zawodnicy kanonierów w tym spotkaniu. Czy to jest dobre, czy to jest złe, tego typu podejście, ciężko ocenić, bo z jednej strony, jeżeli w meczu sparingowym nie próbujemy grać na dużej intensywności, nie próbujemy tego, co będzie, co będzie w sezonie, to tak na dobrą, prawie po co rozgrywać te mecze sparingowe. Można sobie zorganizować gierkę wewnątrz, wewnątrz klubu, między dwoma drużynami i w ten sposób po, poćwiczyć jakieś schematy. Jednak ten mecz sparingowy ma troszeczkę oddać tej rywalizacji. Ja wiadomo, nie mówię, żeby łamać sobie nogi, ale traktowanie tego jako spotkań, które kompletnie nie mają żadnego znaczenia i, i są rozgrywane, bo po prostu są rozgrywane, też jest troszeczkę bez sensu, więc gdzieś tam przychylam się ku temu podejściu Erika Tenhaga. Jednocześnie Mając taką świadomość, że myślę, że to było mocno rzucone pod publiczkę i właśnie pod pokazanie, że ta drużyna jest zmotywowana, i to jest bardzo dobre podejście, bo im bardziej ta, ten klimat wokół ekipy Erika Tenhaga będzie się robił w tym stylu, tym lepiej dla Manchesteru United w perspektywie nadchodzącego sezonu. A co sądzisz w ogóle o tym, że sporo było też dyskusji nad ostrością tej gry? Zwłaszcza przy, przy Lisandro Martinezie. Uważasz, że faktycznie przesadził Martinez z tym wejściem? Czy, czy nie wiem, czy uważasz, że to. Pa, paradoksalnie to Ale... on, tam chyba w, on tam chyba w piłkę w ogóle trafił, aczkolwiek no było, wiadomo, było, było ostro. No było i taka, du, taka duża nadmi nadmierność tej agresji, no to jest oczywiście pewne, pewne przegięcie. Potem tak śledząc sobie Twitterową dyskusję między kibicami jednej i drugiej drużyny, mam wrażenie, że w drugą stronę poszło to już w stronę pewnej przesady i każdy był, był traktowany jako o, ci grają agresywnie, ci, ci, ci chcą połamać nogi, e, no było trochę, troszeczkę przesady w, przesady w tym, e, aczkolwiek ostatecznie no, nikt nie ucierpiał, oprócz Dialu, który, który chyba sam siebie kontuzjował, miejmy nadzieję, że to nie będzie poważna kontuzja, bo bardzo wierzę w tego chłopaka i mam nadzieję, że e, odegra ważną rolę w Manchesterze United, bądź też na wypożyczeniu w przyszłym sezonie, e, a wracając do samej tej ostrości i agresji, to no, biorąc pod uwagę to, jak to Zazwyczaj się kończy, czytaj, jeden ostry wślizg zawodnika drużyny X pociąga za sobą ostre granie zawodnika z drużyny Y, więc, więc jest to troszeczkę ryzykowne zarówno z perspektywy piłkarzy Manchester United, jak, jak i z perspektywy piłkarzy Arsenalu, ale jednocześnie przychylam się ku temu, żeby tą grę w meczach przedsezonowych traktować jak najbardziej poważnie. A powiedz mi to zwycięstwo nad Arsenalem 2 do 0 i ogólnie nie wiem, nie wiem jak tam Manchester United sobie radzi w presezonie bo aż tak wiadomo że śledzę presezon ale no, ra raczej Arsenalu tam żeby tak wszystkie sparingi wszystkich drużyn to raczej śledzę wiadomości, ale powiedz mi, czy nakręciło Cię trochę to zwycięstwo 2-0, czy Ty do sparingów nie przykładasz tak dużej wagi? Nie, no jasne, lecimy no. po Mistrzostwach w przyszłym sezonie. <grym> zwycięstwo więc... to zwycięstwo, nie? Nie, no nie, absolutnie nie. Ja nie, nie, nie przykładam dużej wagi do, do wyników tych spotkań. Natomiast przykładam wagę do tego, jak wyglądała gra Manchester United i było widać. To, że ta gra ma być zupełnie inna niż, niż w poprzednich sezonach, nie mogę się doczekać tego kolejnego meczu sparingowego, bodajże z Realem Madryt, kiedy zobaczymy już Onany w bramce, bo mam wrażenie, że to już w ogóle będzie kompletnie inne ustawienie Manchester United, dużo, wyższy, dużo wyżej ustawiona linia defensywna niż było to w przypadku gry z Dawidem Decheą, no bo już kurczę tą hitem pokazał, że można grać nogami lepiej niż był to Hiszpan, a co dopiero zrobi to Onana, który gdzieś tam czytam na główki, że to jest holding midfielder grający między słupkami, więc naprawdę troszeczkę jaram się tym, że będziemy mieli porządnego bramkarza i tak, mam troszeczkę ekscytacji przed tym sezonem i na ten moment nie mogę się go doczekać, też już wspominałem ostatnio, że pojawił się u mnie duży głód piłki nożnej i duży głód oglądania, oglądania meczów, bo zazwyczaj staram się tych sparingów nie oglądać w ogóle, ewentualnie sprawdzić sobie jakiś skrócik, Na no wczoraj już jak zorientowałem się, że United gra z Arsenalem to było takie, kurde, muszę obejrzeć, bo ten głód piłki nożnej faktycznie już jest, no i fakt, że Premier League wraca bodajże za trzy tygodnie już, to jest naprawdę, tak. naprawdę piękna sprawa, no i ja szczerze nie mogę się po prostu doczekać. Mam też spore nadzieje w kontekście tego następnego sezonu i tego, co może osiągnąć drużyna Erika Tenhaga, ale żeby to osiągnąć, potrzebujemy jeszcze z pewnością napastnika, bo bez tego możemy sobie pomarzyć o e, walce o jakiekolwiek trofea. E, no a poza tym jestem na, na razie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrej myśli. E, no, zobaczymy, być może ten, ten mój optymizm zostanie e, zrównany z ziemią już w pierwszych trzech kolejkach, tak jak to było w zeszłym sezonie. E, aczkolwiek póki co, e, póki co mam duże nadzieje. No, jeśli chodzi o ten presezon Arsenalu, to, to na razie, jeżeli chodzi o wyniki tych, tych meczów, na razie Arsenal rozegrał cztery mecze, wygrał tylko jeden z, to, z tą drużyną złożoną z gwiazd MLS, dwa remisy, Nurnbergia Watford i jedna Porażka właśnie z Manchester United, także porównując to, zestawiając to z tym, co było rok temu, to ja przypomnę, Arsenal zagrał 7 meczów, 6 zwycięstw, Gabriel Jesus wtedy strzelał jak, jak szalony. Arsenal wygrywał z Chelsea 4-0, z Sevillą 6-0, z Evertonem 2-0. W ogóle było wtedy inny. Wtedy, to wiesz, byłbym gotów powiedzieć, że sparingi są bardzo ważne. Ja jeszcze pamiętam, ale no... pamiętam odcinek z naszych przewidywań przedsezonowych, który ostatnio oglądaliśmy. I ty właśnie w kontekście Arsenalu wspominałeś o tych sparingach, że ta forma jest taka, no. że, ty, że ty niby nie chcesz tak mówić, że, że są duże nadzieje, ale po tej formie w sparingach to jednak są. Więc faktycznie no i się nas... sprawdziło, nie? No, no, trochę tak, troszeczkę tak. Zobacz, że się sprawdził. Arsenal nie dość, że dobrze wszedł w sezon, no, był drużyną, która większość sezonu spędziła na pierwszym miejscu. Miejscu, więc można powiedzieć, że było to pewne odbicie. Może to był przypadek, ale, no, prawdę mówiąc, w tym, w tym presezonie Arsenal wtedy wyglądał naprawdę dobrze. Coś, co tłumaczy sobie, dlaczego Arsenal może grać troszkę, troszkę gorzej, to przede wszystkim wymienione zostało serce drużyny, tak naprawdę, bo wymieniona została ta środkowa pomoc i, i trochę inni piłkarze tutaj grają. Może Arteta próbuje też czegoś nowego, bo wie, że już ten stary styl działa. Tak więc, no. Nie chcę wyciągać jakichś daleko idących wniosków, ale wiem, że mój hype przedsezonowy był lepszy po prostu w tamtym sezonie. Tak po prostu. No, mogą mi ludzie tłumaczyć, że, że sparingi nie są ważne, że, że nie ma co do tego przykładać wagi, ale przecież to jest oczywiste, że jeżeli twoja drużyna, nie wiem, wygrywa 5 na 5 meczów w, tych, w tym presezonie, to jakoś tak jesteś spokojniejszy niż, niż wtedy, kiedy na przykład właśnie Arsenal przegrywa 2 do 0 z Manchester United, bo po powiedzmy sobie szczerze, no takiej kiepskiej grze, no, no średniej grze, tak? no nie mogę powiedzieć, że zagrali znowu jakoś kiepsko, ale, ale nie mogę powiedzieć, że zagrali dobrze. Zagrali tak, tak, tak średnio, tak, tak o, tak niejako. Zobaczymy, co będzie dalej. Manchester United, mówisz, gra z Realem Madrid, Arsenal w czwartek gra z, mm, z Barceloną, później gra jeszcze z Asmonako. No i 6 sierpnia, tak w ogóle, czyli za, za dwa tygodnie w niedzielę, jest mecz o tarcze wspólnoty z Manchesterem City. Tak więc to będzie bardzo ciekawe spotkanie o jakąś tam stawkę. Aha, tak, bo City zobaczymy. wygrało jedno i drugie, więc Arsenal grał. Tak, wspólnoty. więc Arsenal jako, miałem, jako wicemistrz. Miałem chwilowego, chwilowy zawias mózgu, dlaczego, o, o co chodzi i co się dzieje. W sumie mógł, mógł wicemistrz Pucharu Anglii grać, grać o tarczę wspólnoty. Swoją drogą, mam takie, mam takie podejście do tych meczów, meczów przez, przedsezonowych i miałem to bardzo w zeszłym sezonie, chyba w zeszłym, nie w tym sezonie to było, że Manchester United grał spotkanie z Leeds United. W zeszłym sezonie był mecz z Liverpoolem. Mam, mam takie, takie odczucie, że wiadomo, te, te spotkania mają ogromny potencjał marketingowy i niosą się w tych częściach świata, gdzie akurat jest rozgrywane tournée i przyciągają na stadiony wielu ludzi, ale te mecze, mam wrażenie, takie wrażenie, że te mecze derbowe rozgrywane poza tymi typowymi stadionami troszeczkę umniejszają później randze tych derbów. No i właśnie ten, ten mecz z Arsenalem też wolałbym nie oglądać takich sparingów. Wolałbym zostawić te te spotkania na, na sezon, a nie zadowalać się takim, taką przystawką przed daniem głównym. E, I mam nadzieję, że będzie jak najmniej takich spotkań. Oczywiście będzie ich więcej, bo, bo te spotkania przyciągają na trybuny e, zdecydowanie jak najwięcej ludzi. A co jeszcze chciałem spytać, bo wspomniałeś o tej przebudowie środka pola. E, nie myślisz, no. że skończy się ostatecznie tak, że Thomas Party, który prawdopodobnie zostaje w Arsenalu, e, będzie grał na pozycji defensywnego pomocnika, a to nie Kai Havertz, a Declan Rice zajmie miejsce granitaczaki na boisku? Możesz tak skończyć. Nawet no teraz Arteta już wypowiada się w wywiadach, bo wiadomo jest, że Thomas Partey w klubie zostanie. Tam było trochę plotek o tym, że on może się przenieść do Arabii Saudyjskiej i Arteta mówi jasno, że Partey cały czas jest w jego planach. Nie wiem tylko, czy to Partey będzie defensywnym pomocnikiem, czy Rice. Mnie jednak wydaje się, że to Partey może wejść po prostu w rolę granitaczaki i Havers może być. No, Havers, w ogóle, Havertz może być zmiennikiem każdego, tak naprawdę. Havers może być zmiennikiem i tej pozycji czaki. W ogóle dla mnie to już będzie zawsze pozycja czaki, nie w Arsenalu. <grystanie> Havertz może wejść w buty czaki, może wejść przecież też jako jako zmiennik Gabriela Jezusa. Tak więc. Szczerze, gdybym ja miał obstawiać, obstawiałbym, że to partej może być w tym miejscu, a Declan Rice może być cały czas tym, tym zawodnikiem bardziej defensywnym. Chociaż z tego, co czytałem i, i słuchałem Declana Rice'a, to on chce grać wyżej. Chce grać coraz wyżej, chce się tego uczyć też. Wiem, że z każdym kolejnym sezonem, odkąd Rice gra regularnie w Premier League, on, jakby ta jego średnia pozycji na boisku, jest coraz wyżej. Coraz, coraz, coraz wyżej, więc kto wie, no może to będzie też on, w każdym razie, niewykluczone, że kończy się tak, że, że to będzie po prostu środek pola Declan Rice, um, Thomas Partey. Ale jakoś czuję, że sezon zacznie Havertz. Tak mi się wydaje, że, że Arteta zauważył w nim coś ciekawego. Coś, czego na razie nie widzi nikt inny, ale być woleje, może to... Do, dobrze, jakoś strzela, tam... do, dobrze strzela w oleje, to na pewno. No właśnie, to, to na pewno. Tak więc, no cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mnie się wydaje, że Havertz rozpocznie ten sezon w pierwszej 11. Czy ten sezon skończy w pierwszej 11 tego... Tego nie wiem, na to pytanie poznamy odpowiedź już wkrótce. Słuchajcie, drodzy, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Oczywiście, następne mecze Manchester United z Arsenalem już teraz obiecujemy i, i nie są to żadne czcze obietnice. Obejrzyjcie z nami na live. E, no, teraz była trudna godzina trochę, <grystanie> 23, żebyśmy jakoś tak sensownie to ogarnęli. ale Tomek, następne... pytał, Tomek pytał, czy nie chcemy wpaść do pytał. studia, zrobić, zrobić live'a, no ale tak, tak. godzina była faktycznie tak, Tomek, i clear. My jest... Jesteśmy winni, widzieliśmy. Bad. <laughs> Ale już tak. następne spotkania i swoją drogą mecz Arsenalu z, z Manchester United to jest stosunkowo chyba na, na początku. Żeby nie być gołosłownym, ja sobie szybciutko drodzy zobaczę. 3 września. Rezerwujcie sobie czas 3 września. obejrzyjcie sobie ten mecz razem z nami. To jest niedziela, godzina 17.30. Będziemy razem dla was. Tak jak w tamtym sezonie oglądali sobie to spotkanie. W Uhu. ogóle planujemy... Czyli Planujemy... najw, potem, potem nagranie przerwy na kawę od razu ze Najlepiej. <noise> <A> nie, ale <noise> najlepiej, no najlepiej. Eee, w ogóle. E, jak to jest? A nie, dobrze, bo patrzymy na. Dobrze, nieważne. Eee, tak, tyle. Zapraszamy Was e, oczywiście na następne odcinki. Do początku sezonu będzie się bardzo dużo działa na naszym kanale. E, będziemy my działali z odcinkami ze studia, z odcinkami o transferach. Chłopaki z fantazy premier League też już prężnie działają, wrzucają dla was materiały, tak więc nie pozostało nic. Jeszcze coś? Jak zaprosić was jeszcze do. Jeszcze coś. O, no, no, no. Je jeszcze coś. Ty, to ty masz powiedzieć. Mówiłem ci przed nagraniem. Sz Dobrze. Co szósta liga będzie? Europy, dziesięciogodzinny odcinek od Krzysztofa <laughs> i Maczka, bo Krzysztof i Maciek powiedzieli, że zapowiedzą dla was sezon Championship bez ograniczeń czasowych. A A potem nie, nie, nie przez, cały sezon nie, nie. przez cały sezon nie nagramy nic, ale zapowiedź sezonu będzie. To jest, to tylko nie mówcie Tomkowi, bo Tomek o tym jeszcze nie wie, że będzie montował. Yy... Coś, tam, już nie, to... coś tam już wspomniałem, że potrzebuje 24 grafik, jeżeli jest mądry, to się domyśli. Ale wiesz, nie wie ile to będzie trwało. Bo jak to ma trwać 12 godzin, no to, to mu serdecznie współczuję. Ale dla Tomka nie ma rzeczy niemożliwych, a cuda robi od razu. Eee, dobrze, zostawcie suba na tym kanale, żeby tych cudów wszystkich nie przegapić. A my się tymczasem żegnamy. Dzięki Krzysiu. Trzymajcie się, drodzy widzowie. Cześć.